leci tak jak leci, nagrywamy na spontanie. Tak jest. Dobra, siema, witamy w kolejnym odcinku Mototechnologii Ekipa. Ekipa dzisiaj zaprezentuje Wam wszystkie części, które zostały stworzone przy naszym projekcie Yamaha XV1600. Dokładnie, nad tym motocyklem intensywnie pracowaliśmy przez długi, długi czas. Jeszcze więcej czasu poświęciliśmy na przemyślenia z tym związane. Wymyśliliśmy tutaj masę fajnych części, skomponowaliśmy to w jedną fajną spójną. Zacznijmy tutaj od zbiornika paliwa, bo on jest tutaj jakby w centrum uwagi, rzuca się w pierwszej kolejności. Jest to długi, smukły zbiornik paliwa, który wykonaliśmy specjalnie. No tak, no po prostu zobaczcie na tą sylwetkę. Ta sylwetka komponuje się tak, jakby to była jedna wielka rakieta odrzutowa, prawda? Dokładnie, także tylne siedzenie jest tutaj podwieszone, jest ono zamocowane specyficznie razem ze zbiornikiem paliwa, tworzy to naprawdę fajną sylwetkę. Do tego pełen detaling, czyli customowe filtry. Customowe końcówki wydechu. Wszystkie elementy są tak naprawdę naszej produkcji. Okej. Kolejną rzeczą, którą żeśmy zmodyfikowali, nie zrobiliśmy jej od podstaw, zmodyfikowaliśmy tutaj puszki, bo zostały one lekko zmodyfikowane i pasują fajnie tutaj do wąskiej sylwetki tego motocykla. No całość musi być osobata, smukła, taka porywcza. No tak jak już powiedziałem, wspomniałem, typ rakiety. Dokładnie. Mamy idealnie skomponowany całą sylwetkę błotnik. Mamy końcówki wydechu. Mateusz, to była twoja tutaj idealna perspektywa, żeby złapać i tak tutaj zaokrąglić te końcówki. Wygląda to fajnie, wygląda to ciekawie i niepowtarzalnie. Oczywiście. I tutaj kluczowym jeszcze elementem, który wykonaliśmy do tego motocykla, jest przednie zawieszenie w stylu Springera. Także jest to motyw oldschoolowy, który zastosowaliśmy również naszej koncepcji, naszego projektu. Wykonaliśmy tutaj od podstaw wszystkie elementy. Od zawieszenia dolnego. Od riseru przez lagi, tak. Przez półkę dolną, półkę górną. Wszystkie trzy półki są skomponowane tak, żeby pasowały do sztycy, do lag bezpośrednio. Układ kierowniczy jest troszkę wyciągnięty, tak żeby wygodniej się sterowało. Zedbar, kierownica, tak. Zedbar, fajnie to wygląda. Więc jeszcze części, jeżeli chodzi o frezarkę CNC, które wykonaliśmy. Filtr, który tutaj się prezentuje, który uzupełnia tą pałkę. No trzeba powiedzieć tutaj, że no jest idealnie wkomponowane serce ten element. Tak? Dokładnie, jest to wyfrezowane z aluminium. Mam tutaj filtr KNA, także silnik ma czym oddychać tak na pełnej parze. No oczywiście jest to wersja z flexą, wykonamy jeszcze inne wersje z innymi wzorami wykonanymi też z aluminium. Na razie zostajemy przy tym. Będziemy działać i rozwijać jeszcze tutaj każdy element, tak jak i ten filtr i wszystko będziemy też jeszcze modyfikować, udoskonalać, sprawdzać, testować. A wszystko to w przyszłości znajdziecie oczywiście w naszym sklepie, gdzie będziecie mogli wertować, przeglądać i wybierać do woli. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy? Nie powiedzieliśmy o podnóżkach. Sama podnóżka skonstruowana jest na podstawie łożyc. Sam ten element, który podnóża działa. Tak. Także plan na chwilę obecną jest taki, aby zdemontować wszystkie części, wszystkie podzespoły. Takie części jak przednie zawieszenie, kierownica, podnóżki, siedzenie. Będzie polakierowane na czarno. Tak, czyli kompleksowa rozbiórka, którą zaraz Wam pokażemy. Plus wymalowane wszystkie elementy, które są karoseryjne, które będą się tutaj uwydatniać, będą nadawały całego smaczku całej konstrukcji naszego projektu. Jeżeli chodzi o ramę i o tylny wachlarz, zostanie to wypiaskowane i polakierowane również proszkowo na nowo. Włożymy to na nowych łożyskach i na nowych podzespołach, nowe przewody hamulcowe i tak dalej. Tak to wygląda na obecną chwilę. Zobaczcie sami, jak rozwija się nasz projekt dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Też jesteśmy ciekawi ostatniej wizji. Bądźcie z nami, komentujcie, dawajcie lajki. Dzięki za wszystkie dotychczasowe rady, pomysły i widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Do zobaczenia.
Tak więc nasz projekt dobiega końca. Czekamy na ostatni detaling, na taką sztukę pikanterii, która nada już ostatniego smaku całemu motocyklowi. A będą to oczywiście co? Elementy karoserii, także czekamy na naszego lakiernika, który za chwilę ma do nas dotrzeć i montujemy wszystko w jedną całość. Zacieramy rączki, czekamy z niecierpliwością, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wyjdzie jak zwykle. Jestem... No. Zjawisko, że na świeżym lakierze położonym, nawet idealnie, taka delikatna trzcinowa łuska. A, no to tak. To wtedy się pojawi, bardziej wyciąga głębiej koloru. Dodatkowo tutaj są tak naprawdę trzy warstwy bezbarwnego. Aha. Czyli to jeszcze bardziej szkli. A poza tym do przedostatniej warstwy dodałem ksyralika. To jest taki pyłek, diament, to nie wiem jak to określić. To się dodaje ogólnie do kolorów bazowych, a ja lubię sobie parę kropel tak rzucić w lakier i wtedy w cieniu jak stoi tego nie widać. Okay, to dopiero się zapala w lakierze jak dostaje ostre światło, czyli właśnie tak jak teraz lampa, albo światło słoneczne. Ogólnie rzecz biorąc, mega jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego tutaj naszego lakierowania. Naprawdę jestem zdumiony samym tej pomysłem tego szpadunku, tego znaku zapytania i wykonaniem samego szpadunku, który, że tak powiem, znika w tej głębi zieleni. Jesteśmy mega zadowoleni z pracy z Tomkiem, który jest mega kreatywną osobą, ma fajne pomysły. Zapraszamy na jego stronę, sama rama, także możecie wbijać na linka. Link gdzieś tu będzie do góry, coś. Naprawdę zapraszamy i polecamy. Lubimy z takimi osobami kreatywnymi współpracować. Mam nadzieję, że będzie się to jeszcze rozwijało jeszcze bardziej.